Przychodzi taki moment w życiu każdego z nas, gdzie uświadamiamy sobie, że i tak wszystkim nie da się dogodzić. Co zrobić, żeby sobie z tym poradzić? Co mówi do nas dzisiaj Słowo Boże właśnie w tym temacie? Zostańcie ze mną w kolejnym kwadranciku ze Słowem. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku Kwadransika ze Słowem, w którym, jak usłyszeliście przed chwilą, będziemy podejmować temat bardzo życiowy, bardzo wydaje się bliski każdemu z nas i również bliski Panu Jezusowi. Kiedy otworzymy karty Ewangelii, zobaczymy, że On też znajdował się w sytuacjach niełatwych do rozwiązania, niełatwych do wyjścia, a jednak dało się z nich wyjść dzięki no właśnie czemu. Chciałbym, żebyśmy za parę chwil otworzyli Słowo Boże i rozważyli właśnie fragment, który zostawia nam Kościół na dzień dzisiejszy, fragment dzisiejszej Ewangelii. A ja Was chciałbym jeszcze na ostatniej prostej zaprosić na 30 września do Lublina, gdzie będziemy wspólnie się modlić. Można zarejestrować się na tą konferencję Ja Jestem, się nazywa konferencja, na www.jajestem.pl i tam zobaczycie przebogaty program. Wiele naprawdę będzie się działo, a my spotkamy się w sobotę wieczorem na modlitwie o uzdrowienie. Także jeśli macie niedaleko, a nawet daleko, no to zapraszam Was bardzo serdecznie. Jednym z ostatnich rekordów przyjazdu do nas na spotkania był zeszły wtorek, gdzie Pani specjalnie przyleciała z Meksyku, żeby modlić się z nami też o uzdrowienie, także jestem pod wrażeniem i da się. To dla nas wszystkich jest świadectwo, że da się, jeśli naprawdę jest w naszym sercu zapał, pragnienie, gorliwość i determinacja, da się przyjechać naprawdę z różnych stron, z różnych miejsc, także bądźcie z nami 30 września, to będzie ostatnie spotkanie w tym miesiącu, a za parę chwil pewnie pojawi się też program na październik. A teraz zapraszam Was do tego, byśmy otworzyli Ewangelię według świętego Łukasza, 7 rozdział, od 31 do 35 wersetu. Pan Jezus mówi tak. Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przemawiają jedne drugim. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie płakali. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie, zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. To jest ten fragment, który czytamy dzisiaj i fragment, który czytamy w pewnym kontekście i pozwólcie, że do tego kontekstu również Was zaproszę, to znaczy do tego samego rozdziału Ewangelii Łukasza, 7 rozdziału, od 18 do 23 wersetu, bo właśnie na bazie tego, co za chwilę przeczytamy, będziemy mogli dobrze zrozumieć też sytuację, w jakiej Jezus mówi te słowa, które przed chwilą usłyszeliśmy. O tym wszystkim donieśli Janowi jego uczniowie, o wszystkich znakach i cudach, które czyni Pan Jezus. Wtedy Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z zapytaniem: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie Ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła do Ciebie z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości, uwolnił od złych duchów oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują. Chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą. Umarli z martwych wstają, a ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Zobaczcie, że cała ta historia dzieje się i słowa Jezusa, które na samym początku usłyszeliśmy, dzieją się w kontekście wskrzeszenia też zmarłego człowieka, też w kontekście wielu cudów i wielu znaków, które dokonuje Pan Jezus, w kontekście też uwięzienia Jana Chrzciciela, który posyła
posłańców do Pana Jezusa, którzy mają się dowiedzieć, czy to na pewno jest ten. Nawet Jan Chrzciciel ma swoje 5 minut, albo mniej, albo więcej, ale ma taką chwilę, w której ma wątpliwości. Nawet ten, który widział nad Jezusem wstępującego Ducha Świętego, jakby gołębice czytamy. Nawet ten, który poprzedzał go przed jego przyjściem, pojawił się, żeby zapowiedzieć jego przyjście. Największy z proroków Starego Testamentu ma swoją chwilę wątpliwości. To jest, myślę, bardzo bliskie każdemu z nas. Jeśli masz jakieś wątpliwości, jeśli twoja wiara, w twojej wierze masz wątpliwości, to znaczy, że wszystko z tobą ok. To znaczy, że jest z tobą wszystko w porządku. Nawet Jan Chrzciciel miał swoje chwile wątpliwości. I Pan Jezus właśnie w kontekście tych wielu znaków, które też widzą uczniowie Jana, którzy donoszą Janowi, że to jest ten, który dokonuje tych wszystkich znaków mesjańskich, które mają również wskazywać na to, że to Jezus jest tym zapowiedzianym Mesjaszem. W tym kontekście Jezus mówi o ludziach, którzy tam są, o ludziach, którzy nie potrafią i tak przyjąć prawdy o tym, że On jest Mesjaszem. I mówi, z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? I mówi, Jan Chrzciciel bowiem przyszedł. I mówi, i nie jadł chleba, nie pił wina, a wy mówicie, zły duch go opętał. Syn Człowieczy przyszedł, czyli Jezus Chrystus przyszedł. Jej pije i mówicie, żarłok i pijak. I mądrość, różne tłumaczenia różnie też tłumaczą to zdanie. Mądrość usprawiedliwia swoje czyny. Można też przetłumaczyć to, co Jezus mówi na samym końcu. Zobaczcie, że nawet Pan Jezus w swoim posługiwaniu, nawet Pan Jezus w swoim życiu ma takie momenty, w których mimo, że pełni wolę Ojca, dokonuje wszystko idealnie, zgodnie z tym, jak to jego życie ma przebiegać i ma wyglądać. Wiemy, że Jezus wypełnił Bożą wolę w 100% w całości. To był doskonały przykład i jest doskonały przykład życia, jaki możemy naśladować. Mimo to Jezus spotyka ludzi, i to ludzi wierzących, ludzi, którzy znają Słowo Boga, którzy znali proroctwa, którzy znali to wszystko, cały kontekst historyczny, cały kontekst proroków, którzy zapowiadali przyjście Pana Jezusa. I Jezus przez tych ludzi jest nieprzyjęty i niezrozumiany. Im co chwilę coś nie pasuje. To jest znowu bardzo pocieszające, bo często dzisiaj, zobaczcie, kiedy jesteśmy w życiu, my niedoskonali, my, którym powija się noga, którzy wyznajemy swoje grzechy, bo mamy co wyznawać. Pan Jezus nie miał co wyznawać. Nam się zdarza, że czepiają nam się ludzie, nas się ludzie, i pewnie czasem słusznie. Święta Teresa o tym też mówi, że nawet jakby się nas czepiali niesłusznie, to zawsze jakaś słuszność w tym jest, bo zawsze coś mamy za uszami. Pan Jezus nie miał niczego za uszami. Pan Jezus nie miał niczego, o co mógłby być oskarżony, obwiniony, a i tak jest obwiniany. I to dzisiaj, przesłanie tej dzisiejszej Ewangelii do mnie osobiście przemawia bardzo mocno, że nie będzie takiego momentu w moim życiu i nie będzie takiego momentu, przepraszam, przykro mi, również w twoim życiu, kiedy wszyscy biliby ci brawo i nie byłoby ludzi, którzy nie będą przeciwko tobie się wypowiadać, z tobą walczyć. Zawsze będą ludzie, którym coś w tobie będzie nie pasowało. Ale to, co możemy dzisiaj sobie powiedzieć, co będzie pozytywne, bo zabrzmiało to przed chwilą jak jakiś dramat, to, że bardzo dobrze, że tak jest. Bo gdyby wszyscy bili nam brawo, gdyby wszyscy nam klaskali i wszyscy mówili o nas same dobre rzeczy, myślę, że nikt z nas by z tym sobie nie poradził. Nikt z nas by tego nie zniósł. Nikt z nas nie jest w stanie przyjąć takiej porcji pochwał, żeby nam gdzieś w głowie i w naszym życiu, mówiąc wprost, nie odwaliło. Jesteśmy ludźmi, którzy muszą mieć świadomość z jednej strony swojej grzeszności, swojej omylności, z drugiej strony tego, co robimy dobrze i tego, co jest jakąś dobrą, pozytywną częścią naszego powołania, naszej służby, naszego życia. I w tym wszystkim potrzebujemy wiedzieć, że tych rzeczy, tych dobrych rzeczy nie robimy dla samych siebie, ale robimy je dla Pana Boga. Jeśli jesteś już na drodze wiary, jeśli jesteś już na drodze podążania za Chrystusem, to potrzebujesz to sobie dzisiaj powiedzieć, że rzeczy, które robisz dobre, rzeczy, które robisz zgodnie z Bożą wolą, rzeczy, które wiesz i patrzysz na siebie
są, które są robione z dobrych intencji, ze słusznych intencji. Ludzie nie muszą tego widzieć, ludzie nie muszą widzieć Twoich intencji. Pewnie będą Ci przypisywali czasami złe intencje, będą mówili Ci, że robisz to dla siebie samego. I pewnie będą takie momenty w Twoim życiu, bo w moim życiu ja takie widzę, gdzie faktycznie tak będzie, że 5 rzeczy zrobię dobrze na chwałę Bożą, a 6 tą samą zrobię, jak się sam siebie zapytam w sercu, dla swojej własnej chwały, żeby mnie ktoś zobaczył, żeby mnie ktoś pochwalił, żebym miał jakieś tutaj wygody na tym świecie. Dlatego potrzebujemy tych też krytycznych i niepochlebnych zdań, byśmy mogli się czasem zatrzymać i byśmy mogli sami sobie powiedzieć i odpowiedzieć na pytanie, dla kogo to wszystko robię, dla kogo to zrobiłem. Dla kogo i komu należy się chwała za to, co miałem teraz zrobić? Bo nasze serce często bywa przewrotne. Nasze serce często lubi przyzwyczajać się do tych pochwał, oklasków. Nie lubimy negatywnych opinii na nasz temat. Ale co jeśli zgodzisz się dzisiaj z takim stwierdzeniem, że potrzebujesz, tak samo jak ja potrzebuję, czasami negatywnych opinii, negatywnych raportów na Twój temat, negatywnych słów, które będą gdzieś się pojawiały raz na jakiś czas. Po co? Żeby zrobić sobie porządny rachunek sumienia. Żeby pozadawać sobie pytania, których nie zadawałbyś sobie w momencie, kiedy wszystko byłoby świetnie i wszyscy biliby Ci brawo. Ja sam, kiedy patrzę gdzieś w swoje życie i patrzę wstecz, to muszę Wam się przyznać, że te momenty, które były gdzieś trudne, właśnie dawały mi najwięcej refleksji. I te momenty, myślę, które były takimi punktami zwrotnymi, w których wchodziłem na zupełnie inny poziom w mojej posłudze, gdzie podnosiłem sobie poprzeczkę, gdzie dawałem sobie jakoś tak, no właśnie, więcej czasu na nawrócenie, rozpoczynały się właśnie od momentów, kiedy ktoś podważał to, co robię, kiedy ktoś podważał moje intencje, kiedy ktoś podważał posługę, podważał rzeczy, do których byłem pewien. Zadawałem sobie pytania, i podnosiłem sobie poprzeczkę i mówiłem, chcę wejść na wyższy level, chcę wejść na wyższy poziom, chcę z Tobą, Boże, dzisiaj pójść dalej. I do tego doprowadzały mnie właśnie te trudne momenty, te trudne spotkania, te trudne, konfrontujące rozmowy czasem, które po prostu gdzieś miały miejsce. I chcę Was dzisiaj zachęcić do takiego Bożego spojrzenia. Też właśnie na to słowo, też na to, o czym mówimy w kontekście tego słowa. I wierzę, że dzisiaj potrzebujemy pomodlić się o taką mądrość. Mądrość dla naszego życia, mądrość do podejmowania decyzji, mądrość do patrzenia na rzeczywistość, w której jesteśmy. Pan Jezus, myślę, miał też taką, mógł mieć taką pokusę, bo Jezus nie był wolny od pokus. On je wszystkie przezwyciężał dzięki Duchowi Świętemu, który był doskonale w Nim, Jego współpracy z Duchem Świętym. Ale myślę, Pan Jezus też mógł mieć taką pokusę, żeby czasem pójść na kompromis, a żeby już dali mi święty spokój. I my też w swoim życiu takie momenty będziemy mieli, gdzie będziesz miał możliwość zrezygnowania z tego, co robisz, zrezygnowania z tego, co mówisz, żeby trochę pokoloryzować, żeby pewne rzeczy pomijać, bo wtedy ludzie dadzą Ci święty spokój. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że Pan Bóg, który powołuje Cię do robienia rzeczy, do których jesteś wezwany i masz tego świadomość, powołuje Cię do głoszenia rzeczy, do których Ty wiesz, że jesteś wezwany i powołany. On Ci ufa i kiedy dał Ci zadanie, On ufa Tobie, że to, co otrzymałeś, doniesiesz do końca. I wiem, że w moim życiu, tak jak w Twoim życiu, może też tak się wydarzyć, że będziesz miał pokusę, żeby powiedzieć, a dobra, wejdę w kompromis. W kompromis tutaj, kompromis tam, żeby tylko ludzie dali mi święty spokój. Ja będę służył Bogu, będzie to całkiem nieźle wyglądało, ale nie będę przesadzał. I kiedy wchodzimy w taki kompromis, wtedy otwieramy drzwi dla wroga, dla złego ducha, żeby wykradał z naszego życia to, co jest tak naprawdę najcenniejsze. Bo zwykle to, co najmniej widoczne, najgłębiej gdzieś położone i włożone w nas, jest najcenniejsze i tego musimy chronić, tego musimy strzec. Więc nie pozwalajmy sobie na drobne kompromisy, bo przez te drobne kompromisy będziemy wypadać i być może wypadniemy z łaski, którą Pan Bóg nam dał, z misji, którą nam dał. A tego, myślę, nikt z nas by nie chciał. I Pan Jezus w doskonały sposób pokazuje nam, jak nie wejść w kompromis, jak nie poddać się ludziom, którzy i tak będą gadać,
i tak będą gadać. Nauczmy się błogosławić, nauczmy się cieszyć, nauczmy się dziękować w sytuacjach, które są trudne. Nie tylko cieszyć się, kiedy jest dobrze, ale kiedy przychodzi trudny moment, a my jako ludzie wiary nauczymy się dziękować i cieszyć w tych trudnych sytuacjach, wtedy nie będzie momentu w naszym życiu, nie będzie takiego dnia, w którym byśmy się zatrzymali w naszej drodze w podążaniu za Jezusem. Dlatego Duchu Święty, zapraszamy Cię dzisiaj do tych wszystkich trudnych momentów, obszarów, miejsc w naszym życiu. Prosimy Cię, byś wszedł właśnie tam, gdzie dzisiaj się zmagamy, gdzie być może ludzie o nas źle mówią, gdzie nas krytykują i zastanawiamy się, czy się nie zatrzymać. Prosimy Cię, pomóż nam dzisiaj przejść przez ten czas, pomóż nam wejść odważnie w te wszystkie momenty i sytuacje, w których dzisiaj się zastanawiamy, co dalej zrobić. I pozwól nam, Panie, pójść za Tobą dalej. Przyjdź, Duchu Święty, daj nam swoją moc, daj nam swoją siłę i uczyń nas świadkami w tych właśnie trudnych chwilach i trudnych momentach, które być może w swoim życiu przechodzimy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, niech tak będzie, niech tak się stanie. Widzimy się 30 września w Lublinie. Jeśli chcecie nam jeszcze pomóc do końca miesiąca, zbieramy fundusze, żeby zamknąć cały budżet. Chwała Mu, więc w opisie znajdziecie też i na rozpalwiarę.pl instrukcja, jak to zrobić i żeby Bóg był przez to też uwielbiony. Dzięki, że jesteście. Ściskam Was mocno. Pozdrawiam i do szybkiego zobaczenia.